Towarzysze, chcę Wam się pochwalić moim nowym zakupem. Jest to sierp. Sierp firmy Spear & Jackson, kupiony przed chwilą w sklepie ogrodniczym Jardiland. Więc jest to dobra okazja, właśnie posiadanie takiego sierpa jest dobrą okazją do tego, żeby porozmawiać o totalitarnych symbolach. Więc omówię w tym odcinku dwa najbardziej totalitarne symbole, które ludzkość zna, czyli orzeł i krzyż. Zacznijmy od orła. Więc orzeł był symbolem Imperium Rzymskiego. A więc Imperium Rzymskie, jak sama nazwa wskazuje, to od małego miasta w Latium Rzym, no to wyewoluowało wielkie imperium, które podbiło zachodnią Europę, północną Afrykę i dużą część Bliskiego Wschodu. Oddziały rzymskie, legiony wszędzie na swojej drodze właśnie spotykały opór. Często dokonywały właśnie rzezi, eksterminacji miejscowej ludności, narzucały swój język, swoją kulturę, swoje obyczaje. Podbite narody obracały w niewolników. I ogólnie cała historia Rzymu jest to jedna wielka historia krwawych podbojów, eksterminacji, zniewolenia ludzkiego. Negatywnym jakby efektem, symbolem legionów rzymskich był orzeł. I warto podkreślić, że właściwie prawie wszystkie państwa współczesnej Europy, które jakoś tam się odwołują do tradycji rzymskiej, przyjęły ten symbol, czyli przyjęły orła. Więc orzeł mamy w godle polskim, orzeł mamy w godle niemieckim, orzeł mamy w godle rosyjskim i tak możemy wymieniać dłużej. No właściwie wszędzie, prawie wszędzie w Europie jest ten orzeł. Jest to oczywiście, orzeł jest też w godle Stanów Zjednoczonych. Więc właściwie wszystkie te kraje natowskie dzisiaj mają orła w swoim godle. No i jest to właśnie ten orzeł, jest to ten ptak drapieżny, który żeby żyć musi zabijać. Jest to, więc orzeł codziennie tam poluje na jakieś małe myszki, małe ptaszki, jakieś inne rzeczy. No w każdym razie orzeł jest ptakiem mięsożernym, drapieżnym, który po prostu bezwzględnie atakuje swoje ofiary, rozszarpuje je szponami, a następnie je je. I nieprzypadkowo właśnie ten drapieżny ptak stał się godłem drapieżnego Imperium Rzymskiego i późniejszych właśnie drapieżnych imperialistów europejskich, którzy pod hasłem tego właśnie, odwołując się do tej tradycji rzymskiej, dokonywali tych samych podbojów i tej samej eksterminacji, którą dokonywał Rzym jakby w skali Morza Śródziemnego, tak następcy Rzymu dokonywali podbojów i eksterminacji ludności na całym świecie. Więc uważam, że orzeł jako właśnie ten drapieżnik, jako godło krajów, które mają za sobą właściwie całą historię zbrodni, jest symbolem, którego należy się wstydzić. No i do tej tradycji właśnie tych podbojów drapieżnych odwołuje się też Polska. Zwłaszcza jeśli bierzemy tutaj ten przykład orła w koronie. No więc jest to odwoływanie się do tradycji właśnie I Rzeczpospolitej, która zwłaszcza po Unii Lubelskiej zaczęła stosować politykę na wschodzie wobec Ukraińców kolonialną. Często były to bardzo krwawe, punktem wyjścia były kwestie ekonomiczne, a więc to, że Ukraina, która została wcielona do Polski po Unii Lubelskiej, to stała się takim zapleczem gospodarczym dla Polaków. Polscy panowie albo ci właśnie Rusini, ruscy panowie narzucali się na język polski, albo Polacy tam emigrowali, stając się właśnie posiadaczami.
uciskając Ukraińców. No a kiedy ci Ukraińcy się buntowali, no to właśnie byli, no, traktowano ich w sposób bezwzględny, nabijano na pal, obcinano głowy, wieszano. No właściwie wszystkie barbarzyństwo, jakiego możemy sobie wyobrazić, no to mniej więcej Polacy dokonywali, polska szlachta robiła na Ukrainie właśnie w XVII wieku. I tym symbolem, do którego się odwoływano, był właśnie orzeł. No i to samo, no to właśnie, no tutaj oczywiście można by przedstawić całą historię Polski i tam różnych zbrodni, które zostały popełnione pod sztandarami orła. No ale jest to już jakby temat na inne opracowanie. No warto tutaj podkreślić, że jedyny moment w historii Polski, kiedy ten orzeł nie miał charakteru totalitarnego, kiedy ten orzeł właśnie nie miał charakteru takiego drapieżnego, tylko orzeł był takim pokojowym ptakiem, no, niosącym pokój i dobroć, no to był okres Polski Ludowej, kiedy ten orzeł nie miał korony. No właśnie ta korona, no to był ten symbol, no nie dość, że odwoływanie się do tradycji królewskiej, tego, że po prostu jest jeden bezwzględny król, który wszystko może, a wszyscy pozostali mają się go słuchać. No ale także chodziło tutaj o to, no, żeby pokazać wyższość, no właśnie, no, Polaków nad resztą ludzi, obywateli, czy właśnie tego państwa polsko-litewskiego, czy w ogóle, no właśnie, Polska jako ten kraj, no, ciągle dążący do ekspansji i konfrontacji. No to Polska Ludowa była krajem, który z sąsiadami żył w pokoju. Polska Ludowa była krajem, który, no, nie miał żadnych aspiracji, no, czy tego, żeby podbijać inne narody, czy... No i oczywiście, no, Polska Ludowa była też momentem w dziejach Polski, no, kiedy Polacy byli równi. No, nie było podziału na dobrze urodzonych szlachciców i jakiejś dynastii królewskiej i całej reszty właśnie chamów, którzy nie mają nic do gadania. No. Tak, no a drugim takim symbolem totalitarnym, który chciałbym tutaj omówić, no to jest krzyż. No więc, no znowu, no jakby, no punktem wyjścia, no to pewnie byłyby krucjaty. Czyli ekspansja kolonialna Europejczyków pod hasłami religijnymi na Bliski Wschód, właśnie pod hasłem krzyża. Więc, no, od końca XI wieku, jak te krucjaty były organizowane, no to powstawały właśnie zakony rycerskie, takie jak templariusze czy krzyżacy, które na swoich sztandarach miały krzyż. Templariusze mieli ten krzyż czerwony, krzyżacy mieli krzyż czarny, i tam różne inne zakony miały też swoją odmianę krzyża, no ale ogólnie, no, dla muzułmanów mieszkających, no, na Bliskim Wschodzie, to wszystko jedno było, czy kolor tego krzyża. No. Dla nich, no, to cała ta ekspansja europejska właśnie, no to wszyscy oni, no to byli krzyżowcy, którzy po prostu przynosili śmierć, wojnę religijną i zniewolenie, no bo ci podbici muzułmanie właśnie w tym Królestwie Niebieskim, no to byli obracani w niewolników. No ale załóżmy, no ta ekspansja europejska na Bliskim Wschodzie, no to jest to jakiś tam okres jako tako tymczasowy, później Arabowie się wyzwolili. No ale, no, jeśli spojrzymy na późniejszą ekspansję Hiszpanów i Portugalczyków w Ameryce Łacińskiej, no to już jakby, no, tutaj doszło do prawdziwej eksterminacji. Czyli hiszpańscy konwiskadorzy, którzy wylądowali właśnie, no, na terytoriach, no, najpierw wylądowali na Kubie, no i na Kubie z rodowitych mieszkańców Kuby, Indian, no nie został ani jeden żywy człowiek, nie został żaden przekaz historyczny, żaden ślad języka. Wszyscy po prostu zostali w imię krzyża wymordowani. Jest to eksterminacja stuprocentowa. No i, no, taki przykład eksterminacji stuprocentowej, no to mamy też, daleko nie musimy szukać, na ziemiach polskich mamy do czynienia z takim przykładem, mianowicie mamy do czynienia z
z pogajskim plemieniem Prusów, mieszkającym między innymi na terytoriach dzisiejszych Mazur. A więc to ci sami Prusowie, których bezskutecznie na chrześcijaństwo próbował nawrócić Chrobry i święty Wojciech, którzy do tego chrześcijaństwa się nie palili, no to później zostali oni na chrześcijaństwo nawróceni skutecznie przez krzyżaków i tak skutecznie krzyżacy ich na to chrześcijaństwo nawrócili, no że wszystkich Prusów wymordowali. No, dzisiaj nie ma żadnego Prusa. No, wszyscy zostali oni eksterminowani przez wojujące chrześcijaństwo, wojujący katolicyzm. A później, kiedy właśnie zacząłem mówić o podbojach hiszpańskich, powiedziałem o Kubie, no ale następnie no, to doszło do podbicia całych dwóch kontynentów. No i różne są wyliczenia, ogólnie uznaje się, że to doszło do wymordowania przynajmniej 20 milionów ludzi. No ale oczywiście to nie koniec, zbrodnie w imię krzyża, to właściwie zbrodnie w imię krzyża to trwają do dzisiaj, daleko nie patrzeć, wojna w roku 2003, wojna w Iraku, właśnie krajów chrześcijańskich z muzułmańskim Irakiem, no to przywódca całej tej koalicji przeciwko Saddamowi Husseinowi, George W. Bush, no to on wprost powiedział, że to jest krucjata przeciwko Husseinowi. Właśnie odwoływał się do tej tradycji. No ale już zanim dojdziemy do XXI wieku, no to jeszcze jeśli chodzi o te zbrodnie w imieniu krzyża, to tutaj warto podkreślić, że zarówno mieliśmy do czynienia ze zbrodniami o charakterze ekspansywnym, czyli wszędzie tam, gdzie pojawiali się Europejczycy, którzy starali się podbite ziemie właśnie wciągnąć w swój system kolonialny, narzucić podbitej ludności albo murzynom przywiezionym z Afryki właśnie jakiś taki system wartości, który by wymuszał na nich posłuszeństwo wobec białych, no to tam właśnie w to miejsce wkraczało chrześcijaństwo, tam wkraczali jezuici, i robili wszystko, żeby właśnie jakoś tam wyprać mózgi podbitej ludności i skłonić ją do poddaństwa. No oczywiście, jeśli to nie działało, no to tam tych niewolników odpowiednio mordowano. No ale warto tutaj też podkreślić, że ten terror, totalitarny terror spod znaku krzyża, to także dotyczył terenów już chrześcijańskich, to znaczy wszędzie tam, gdzie właśnie czy trwały jakieś wojny religijne, czy polowania na czarownice, czy polowania na ateistów, czy polowania na homoseksualistów i tak dalej, można podkreślić, w każdym razie szalała święta inkwizycja, no i różni ludzie trafili właśnie na listę tych inkwizytorów, no i po prostu byli bezlitośnie mordowani. Więc możemy tutaj właśnie, mam takie pytanie do Was, towarzysze, co o tym sądzicie? Który symbol, pod którym symbolem zamordowano więcej osób? Czy pod symbolem rzymskiego i późniejszego natowskiego orła, czy też pod symbolem krzyża? Tutaj trzeba byłoby jakby dokonać jakichś tam wyliczeń. No wydaje mi się, że jakby od strony samych liczb, to tutaj wygra chrześcijaństwo, gdyż chrześcijaństwo trzeba pamiętać także o ciągłym wzroście ludności, że jednak w czasach podbojów chrześcijańskich to tych ludzi na świecie było więcej, więc też łatwiej było tych ludzi mordować. Rzymianom było troszkę trudniej. Ale jeśli chodzi o takie liczby procentowe, to znaczy stopień eksterminowania ludności, to tutaj chyba Rzymianie całkiem nieźle jakby sobie by poradzili, jako właśnie to państwo, któremu udało się eksterminować ileś tam różnych plemion, z których właśnie do dzisiaj nic nie zostało. Cały ten teren przecież dzisiaj ten teren północnej, zachodniej Europy, właśnie te wszystkie kraje romańskie, takie jak Włochy, Hiszpania, Francja,
No jeszcze tutaj kraje bałkańskie, no, Anglia, no i tak można wymieniać jeszcze ten. No tu przecież to było, były to tereny zamieszkane przez różne tereny, przez różne narody, przez różne plemiona. No a w wyniku właśnie ekspansji rzymskiej, no to po kilkuset latach to właściwie wszyscy tam mówili tylko jednym językiem, no. Więc z pozostałych albo na przymusowo zlatynizowano, albo eksterminowano. No ale no, to pytanie tutaj pozostawiam bez odpowiedzi. No, w każdym razie, no, my komuniści jesteśmy oskarżani o to, że nasz symbol, młot i sierp, to jest symbol totalitarny. Więc ja wam chcę powiedzieć, towarzysze, że ten symbol, sierp, który trzymam w ręku, jest to symbol pracy. Więc zarówno właśnie, no, co nasz symbol oznacza? Nasz symbol oznacza tyle, że jest to Sojusz Robotniczo-Chłopski. Sierp jest to narzędzie, które kiedyś służyło do ścinania zboża. No, te ścinanie zboża następowało w miesiącu sierpniu i właśnie od tego. I dlatego właśnie od tego miesiąca żniw, ten ósmy miesiąc w naszym kalendarzu nosi nazwę sierpień. Więc jest to narzędzie rolnicze. No, ja tym narzędziem będę ścinał chwasty za kilka dni. No, zobaczycie, jak komunista ścina chwasty. Jest to, uważam, bardzo dobre narzędzie do ścinania chwastów. No ale no, jest to narzędzie właśnie do pracy. No i tak samo właśnie młot. No, młota wam tutaj prezentować nie będę, no rozumiem, że każdy jednak wie, do czego służy młotek. No, w każdym razie młot jest to narzędzie robotnika fabrycznego. No więc sierp i młot jest to sojusz właśnie no, chłopa czy chłopki pracującej na roli z robotnikiem, który pracuje w mieście. Więc jest to symbol sojuszu ludzi pracy. W samym tym symbolu, no to jest po prostu, no, jest to piękny symbol sojuszu ludzi pracy, w odróżnieniu właśnie od tych symboli totalitarnych, no takiego totalitarnego, drapieżnego orła, który, no, człowiek pracy, żeby przeżyć, on musi pracować, on nikomu krzywdy nie robi, on po prostu taki chłop bierze jakieś tam nasiona, idzie, zasieje, później z tych nasion wyrośnie zboże, on pójdzie, zetnie to sierpem i dzięki temu może wyżywić nie tylko siebie, ale też swoją rodzinę, a także ludzi w miastach. No. Jest to pokojowa praca, jest to ciężka praca, bardzo fizyczna, ale która daje owoce, no właśnie, pokojowego dobrobytu. A natomiast drapieżny orzeł, no to sam niczego nie produkuje. Jest to taki społeczny pasożyt, takie po prostu takie, no, który jedyne co potrafi, to zabijać. No, on nie jest w stanie, orzeł nie jest w stanie żyć bez zabijania. No mnie to odrzuca właśnie taki symbol takiego drapieżnego mordercy. No, więc tyle jeśli chodzi o symbole. Na koniec mam tutaj niespodziankę. Przetestujemy nasz sierp w praktyce. Więc jest tutaj arbuz. No, wydaje się ten arbuz dość twardy. No, wyobraźmy sobie, albo sobie nie wyobrażajmy. Po prostu zobaczmy, jak ten. O, wbiło się. Ale to chyba nie tak działa. Więc jak widzicie, sierp to dobre narzędzie właśnie do cięcia arbuza. Prawie już arbuz jest przecięty. No, więc jak widzicie, sierp całkowicie działa. Zaraz sobie arbuza zjemy. Więc pozdrowienia, towarzysza.